Witamy w 8 odcinku serii Zafutbolowanie i goście. Dzisiaj odcinek wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, połączymy się z człowiekiem, który na co dzień mieszka w odległym Kuwejcie, czyli trochę ponad 4000 km stąd. A po drugie, premierowo u nas na kanale pojawi się agent piłkarski. Tak, naszym gościem dzisiaj będzie Mariusz Mowlik, były zawodnik m.in. takich drużyn jak Lech Poznań czy Polonia Warszawa, a teraz agent piłkarski, wcześniej również dyrektor sportowy Miedzi Legnica. Tak, Zafutbolowani przekraczają granice, najpierw Wyspy Owcze, teraz Kuwejt. No zostało tylko połączyć się z Mariuszem Mowlikiem. Zapraszamy. Właśnie połączyliśmy się z naszym gościem, wprost z Azji. Może od razu przejdziemy do pytań. Pierwsze pytanie, jak się żyje w Kuwejcie i jak właśnie poradził sobie Kuwejt z pandemią koronawirusa, bo wiemy, że dość tam dobrze sobie ten kraj właśnie poradził z tą pandemią. No witam serdecznie. Czy sobie dobrze poradził? Na razie, jak to na całym świecie, wszyscy jeszcze odczuwamy skutki pandemii. Tutaj doszli do wniosku, że jeszcze dłużej po prostu zamkną wszystko. Tak naprawdę jest 5 etapów przejścia do takiej normalności. Obecnie jesteśmy w drugim etapie. Myślę, że idzie wszystko zgodnie z planem, tak jak sobie tutaj minister zdrowia zaplanował. I zobaczymy. No, tak naprawdę do normalnego życia, z tego co tutaj się orientuję, no to wrócimy najprawdopodobniej dopiero w 2021 roku, takiego normalnego, co było wcześniej. No, bardzo dużo jest restrykcji, jeżeli chodzi o zachowanie tego dystansu społecznego i wiele miejsc jest jeszcze zamkniętych. Tak jak na przykład stadiony tutaj jeszcze, czy mecze ligowe tutaj jeszcze się nie odbywają. To będzie etap dopiero wrześniowy. No ale no to każdy kraj inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Jedne państwa otwierają się szybciej, drugie troszeczkę wolniej. Historia później oceni, który kraj tak naprawdę przeszedł najmniej. No wiadomo, każdy to odczuje, ale który kraj najmniej to wszystko odczuje. A właśnie, jak wygląda samo życie w Kuwejcie, bo to jest dość nieoczywisty taki kierunek dla Polaków i mało w sumie o tym kraju wiemy. Jak wygląda w ogóle standardy życia tam? Na pewno są o wiele wyższe niż w Polsce. Znaczy jest zupełnie inaczej. To jest państwo, to co mamy jakąś tam rzeczywistość w Polsce czy w Europie, no to tutaj zupełnie coś innego jest, bo to jest kraj typowo muzułmański. Pierwsza rzecz, co się rzuca w oczy, no to też bardzo dużo jest kobiet, które zakrywają się, w sensie zakrywają włosy, tak to jest normalne w państwie muzułmańskim, w Europie rzadkość to jest, nie ukrywam. Chociaż też widzę dużą zmianę, jestem tutaj drugi rok i na początku może to zrobiło na mnie jakieś tam większe wrażenie, że tyle tych kobiet jest, ale widzę od tego czasu, że bardzo, bardzo się ten kraj otwiera. Jak rozmawiam ze znajomymi Kuwejczykami, no to mówią, że to głównie spowodowane tym jest, że wielu młodych Kuwejczyków, Kuwejtki wyjeżdżają czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Europy na studia, poznają troszeczkę inne kultury, inny styl życia i wracając tutaj troszeczkę próbują to wszystko przełożyć na tutejszą rzeczywistość, więc porównując z tym, co było 2 lata temu, no to teraz widzę, że jest o wiele więcej osób, które są, można powiedzieć, bardziej otwarte, mniej konserwatywne. Kobiety mniej, rzadziej już, można powiedzieć, odkrywają włosy, co jakby w kulturze muzułmańskiej jest jakby naturalnością. No upały są olbrzymie, to nie ma co ukrywać, to też takie specyficzne, jeżeli chodzi o porę letnią. Tutaj jeszcze tak naprawdę nie ma tego lata takiego w pełni, ale już jest około 45 stopni Celsjusza, więc no to już można powiedzieć, że dla Europejczyka no to są ekstremalne warunki. A tutaj myślę, że to lipiec, sierpień, gdzie będzie ten jakby największy czas, największy upał, no to dojdzie do 55, rekord chyba był 64 stopnie, więc no można powiedzieć, że to już jest naprawdę, naprawdę gorąco. Ale dzisiaj nawet rozmawiałem ze znajomymi z Polski, no to tłumaczyłem, że te 45-46, co miałem dzisiaj, no to tak w Polsce to było może odczuwalne na 27-28, więc tak naprawdę nie ma takiej tragedii. Tak, jesteś agentem piłkarskim i to pojęcie agenta nie jest już może aż tak obce dla większości osób, które interesują się piłką. Natomiast kiedy trzeba powiedzieć, czym taki agent się zajmuje, to już pojawia się problem. I może wyjaśnisz pokrótce, na czym polega twoja praca? Czy tylko pomagasz zawodnikom w transferach,
czy ma ona jakiś szerszy aspekt? No myślę, że każdy myślę, że większość myśli, że to tak naprawdę tylko chodzi o to, że negocjuje się kontrakty zawodników i transfery pomiędzy klubami. No nie do końca. Tak naprawdę to jest praca każdego dnia. To jest też szukanie nowych kontaktów. My też nadal jako agencja próbujemy się rozwijać. Jesteśmy dopiero 3 lata na rynku, więc to jest jak na agencję piłkarską nie jest to duży staż. Jednak już też przez te 3 lata możemy się jakimiś mniejszymi, większymi sukcesami pochwalić. No i praca to jest tak naprawdę codziennie przy telefonie, przy komputerze, oglądanie różnych meczów, ocena własnych zawodników, też szukanie nowych zawodników, kontakty z klubami. Wiele klubów też szuka zawodników o jakimś typowym profilu. My też współpracujemy z różnymi klubami, też dla tych klubów wyszukujemy zawodników o danym profilu, które oni preferują. Więc to tak naprawdę jest praca, nie ma takiego ograniczenia czasowego. To tak naprawdę można powiedzieć, że 24 godziny na dobę, czasami 7 dni w tygodniu. No, na tym polega praca agenta piłkarskiego. Teraz jest troszeczkę taki czas jeszcze, gdzie są zamknięte w niektórych krajach lotniska, więc też nie mamy możliwości podróżowania takiego swobodnego, ale no w normalnym czasie no to jest też mnóstwo podróży spędzonego czasu i w samolocie, w hotelu, w różnych miejscach, więc no nie jest to praca tak naprawdę w jednym miejscu. Teraz troszeczkę bardziej zdalnie pracujemy przez czas pandemii, ale no miejmy nadzieję, że to niedługo wróci do normalności, będziemy mogli już podróżować, będziemy mogli w różnych miejscach, bo my też nie ograniczamy się, mamy zawodników w tej chwili na 4 kontynentach, więc próbujemy docierać do nowych miejsc i szukać też nowych wyzwań. Co sprawiło, że zostałeś agentem piłkarskim? Bo wcześniej byłeś dyrektorem sportowym w Legnicy, więc dlaczego akurat taki wybór, że agent piłkarski? No wykorzystując moje całe doświadczenie piłkarskie, bo przez wiele lat byłem piłkarzem, potem miałem tą przyjemność zostać dyrektorem sportowym, poznałem jakby piłkę z drugiej strony, bo jako piłkarz to tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z wielu rzeczy. Przychodzisz na trening i jest wszystko poukładane dla ciebie tak naprawdę i masz cały trening, tylko wykonujesz różne polecenia. Później jako dyrektor sportowy troszeczkę w inną rolę się musiałem wcielić. I nie ukrywam, że troszeczkę to mnie właśnie tak ciągnęło bardziej, że kiedyś myślałem, że zostanę trenerem, bo tak nie wyobrażałem sobie życia poza boiskiem. Jeżeli skończyłem grać w piłkę, to myślałem, że zostanę na tym boisku i będę jakby z drugiej strony jako trener, ale potem poznałem troszeczkę świat z innej strony piłkarskiej, jak można powiedzieć, taki działacz. No i właśnie te różne rozmowy, poznawanie różnych ludzi z różnych krajów, zdobywanie różnych nowych kontaktów i poznawanie różnych kultur, to mnie bardziej pociągnęło w kierunku bycia agentem piłkarskim. Tak, wspomniałeś, że twoja agencja ma już kilka sukcesów. Bez wątpienia jednym z nich jest transfer Przemysława Frankowskiego do Chicago Fire. I takie pytanie, czy uważasz, że ten transfer może niejako trochę oddalił Przemysława Frankowskiego od polskiej kadry? To znaczy Przemek już jest półtora, no można powiedzieć na rok i kilka miesięcy w Stanach Zjednoczonych. Przez ten czas był powoływany na każde zgrupowanie oprócz jednego bodajże. Więc no nie oddaliło go, a jeszcze w międzyczasie no grał w eliminacjach w podstawowym składzie. W meczu z Macedonią zdobył bramkę, więc można powiedzieć, że stał się pełnoprawnym reprezentantem i ważnym ogniwem tej reprezentacji. Więc nie sądzę, żeby go to oddaliło. Wykorzystując jakby ten transfer, znaczy chcieliśmy po wyjeździe z Polski trafić w miejsce, gdzie Przemek będzie dalej się rozwijał, gdzie będzie się czuł swobodnie on i jego rodzina. I szukaliśmy miejsca, gdzie będzie wyższy poziom niż w Polsce, ale on będzie miał olbrzymią możliwość regularnej gry. Uznaliśmy, że to jest jakby dobry kierunek. Ja znałem rynek amerykański dosyć dobrze, bo jako dziecko tam mieszkałem i wiedziałem, czego on tam się może spodziewać i tak naprawdę wszystko się spełniło w 100% do tej pory. Teraz troszeczkę ta pandemia jakby zablokowała ten drugi sezon, ale z perspektywy czasu na razie uważam, że ten transfer jest trafiony, jest Przemek ważną częścią Chicago Fire. Poznał nową ligę, rozwinął się w wielu rzeczach, jeżeli chodzi o taktykę.
i przygotowanie fizyczne, więc na razie oceniam ten wyjazd na plus i nie sądzę, żeby to oddaliło go od reprezentacji. Wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że masz wiele kontaktów w lidze MLS i jesteś w niej dobrze obeznany. Jestem ciekawy, czy tamtejsze kluby interesują się zawodnikami z polskiej ekstraklasy, bo wiemy, że ostatnio jest to coraz częściej wybierany kierunek. Mam tu na myśli chociażby Jarka Niezgodę, Darka Formele czy Adama Buksę. I czy otrzymujesz takie zapytania? To znaczy również jakby przy Darku Formeli uczestniczyliśmy bezpośrednio przy tym transferze, bo to nasza agencja wykonywała, więc też z czystym sumieniem i z pełną świadomością wybraliśmy to miejsce, bo wiedzieliśmy, że Sacramento będzie w ciągu najbliższych 2-3 lat w MLS, więc wiedzieliśmy, jaki to jest klub, jak ułożony, jak i w jakie miejsce Darek trafi. Więc to też jakby było zrobione z głową, bo sytuacja Darka w danej chwili w Polsce była dosyć trudna po odejściu z Rakowa Częstochowa, gdzie był w tamtym momencie na drugim poziomie, więc uznaliśmy, że warto troszeczkę zaryzykować i jakby z drugiego poziomu w Polsce trafić na zupełnie inny rynek, gdzie nie jest znany, gdzie tak naprawdę od samego początku będzie musiał budować swoją markę. No i okazało się, że na razie wszystko idzie może nie idealnie zgodnie z planem, ale są duże szanse na to, że będzie ważną postacią tej drużyny, jeżeli ta liga wystartuje. Z tego co wiem, to wystartuje 18 lipca po pandemii, więc bardzo liczę na to, że Darek będzie ważną częścią tej drużyny. A jeżeli chodzi o zapytania innych klubów z MLS no, na rynek polski, to mam bardzo, bardzo wiele informacji, że tak naprawdę no, skauci. Oczywiście nie teraz, bo teraz jest dosyć trudny czas tej pandemii, ale wcześniej, przed pandemią, no to skauci praktycznie z każdego klubu oglądali mecze naszej ekstraklasy. Wiem, że wielu z nich było bezpośrednio na meczach, oglądało na żywo zawodników i wiem, że 5-6 zawodników w tej chwili jest mocno monitorowanych, jeżeli chodzi o kluby MLS. No to jest sytuacja, czy zawodnicy, bo też nie ukrywam, że MLS bardzo zmieniło swoje podejście, jeżeli chodzi o zawodników, pozyskiwanie zawodników, bo w tej chwili jakby ich takim targetem jest pozyskiwanie zawodników maksymalnie 23-24 lata, ewentualnie 25 w niektórych przypadkach, na niektórych pozycjach, gdzie jakby w polskiej mentalności, jeżeli ktoś myśli o MLS, no to myśli, że to jest liga dla emerytów i tak naprawdę tam się trafia po 30. No jeżeli ktoś ma 28-29 lat, to mało realne, żeby on no, na przykład z polskiej ligi trafił do MLS w tej chwili. Rozumiem, że nie możesz zdradzić nazwisk tych piłkarzy obserwowanych. Nie, nie będę zdradzał nazwisk. Wiem o tym, że była oferta dla jednego piłkarza Lecha. Niedawno z klubu MLS wiem, że dla zawodnika Zagłębia Lubin była oferta konkretnie złożona, nie została zaakceptowana przez klub, tylko i sporo tych jest zapytań, sporo klubów pyta o różne opinie i myślę, że to nie te transfery Adama Buksy i Jarka Niezgody w tym roku to nie są ostatnie, jakie będą w najbliższym czasie. Jako skauci piłkarscy obserwujecie wiele rynków, na pewno śledzisz także naszą ekstraklasę. Jak wygląda ten poziom naszej ligi, jak to oceniasz i czy przepis o obowiązkowym młodzieżowcu to jest ruch w dobrą stronę? Czy powinni grać najlepsi, a młodzieżowcy powinni sami się bronić swoimi umiejętnościami? Zawsze uważam, że no, jeżeli ktoś jest dobrym piłkarzem, to sam się na boisku obroni, więc nigdy nie chwaliłem tego przepisu i nie będę. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten przepis, to ten pierwszy sezon praktycznie za nami. Kilku zawodników się, można powiedzieć, wypromowało, ale teraz taki będzie test największy, bo ja sam ten przepis przeżywałem, będąc jeszcze w Legnicy w pierwszej lidze, no i widziałem, jak wygląda sytuacja zawodników, którzy kończą wiek młodzieżowca. W tej chwili zawodnicy z rocznika 9-8, którzy jeszcze korzystają z tego przepisu. No jestem ciekawy, jak procentowo, ile minut rozegrają w przyszłym sezonie, bo ja z doświadczenia wiem, że będąc w pierwszej lidze, czy jeszcze przed moment z Miedzią Legnica w drugiej lidze, zawodnicy, którzy kończyli wiek młodzieżowca, no to tak popularnie mówiąc w świadku piłkarskim, to po tym sezonie, jak kończyli wiek młodzieżowca, byli chowani do szafy i później już w ogóle z nich nie korzystano z ich usług. Więc
co jest jakby największe zagrożenie tego przepisu, że zawodnicy, którzy teoretycznie mają 22 lata w tej chwili, no to już w pewnym sensie dla wielu trenerów byli już za starzy, bo po prostu tracili ten atut młodzieżowca i wielu zawodników musiało odchodzić z klubów, szukało gdzieś tam wypożyczeń po niższych ligach, bo trenerzy uznawali, że już są za starzy, więc to jest jakby wielki minus tego przepisu. Oczywiście zdarzą się takie przypadki, że wielu na przykład skorzysta, na przykład Bartek Wida, który skorzystał na tym, że jest ten przepis i sam bodajże trener ma mrożnicę, że gdyby nie ten przepis, to raczej nie wystawiłby go od samego początku w pierwszych meczach, a on od samego początku dawał jakość, no ale no i też na przykład Karbownik w Legii też był, z tego co pamiętam, był przewidziany do wypożyczenia do pierwszej ligi. Wszedł i grał regularnie i na bardzo dobrym poziomie. Więc oczywiście są plusy. Pojedyncze przypadki na pewno wielu zawodników, pojedyncze przypadki i skorzystały z tego, ale też ja patrzę szerzej, że no każdy klub musi mieć zagwarantowanych tych 5-6 młodzieżowców w tym momencie na kontrakcie i gra powiedzmy 1-2, a tych 4 to jeździ na mecze jako bardziej turyści, a nie rozwijają się, a oni w tym czasie mogli wygrać na przykład w pierwszej lidze i przez ten cały rok rozegrać, nie wiem, 30 meczów, co na pewno więcej by im dało korzyści niż jeżdżenie na mecze w Ekstraklasie. Agencja Eleven Football Players reprezentuje interesy kilkudziesięciu zawodników. Czy jest jakiś taki szczególny młody piłkarz, z którym wierzycie wielkie nadzieje? Bardzo, bardzo duże wiążemy nadzieje z piłkarzami z bloku jakby wschodniego. Mamy w tej chwili podpisane umowy z reprezentantami U18, U19 Litwy, Estonii i Łotwy. I to są bardzo, bardzo ciekawi zawodnicy, którzy już grają na poziomie tym najwyższym u siebie w lidze. A to nie jest w ogóle rynek jeszcze tak naprawdę zweryfikowany w sensie scoutingowym, jeżeli chodzi o zachodnie kluby. I wierzę, że kilku zawodników z tamtej grupy w ciągu najbliższego roku czy dwóch trafi na zachód. Mówiliśmy o tym, jak na czym polega praca agenta, a teraz jestem ciekaw, w jaki sposób taki agent piłkarski zarabia. Czy pobiera jakiś procent od przeprowadzonego transferu, czy jak to wygląda? Tak, to zazwyczaj wygląda tak, że to jest procent od zarobków zawodnika. No to już jest kwestia jakby indywidualna. Różni agenci się dogadują z zawodnikami. Wiem, że jest wielkie, wielkie halo zawsze, jak PZPN drukuje te wszystkie prowizje dla agentów. No nie pamiętam dokładnie kwoty, ale no troszeczkę wiem, że zawsze ciśnienie niektórym ludziom się podnosi, a ja wtedy zawsze mówię, no ale weźmy pod uwagę, że w Polsce nie przeprowadza się praktycznie żadnych transferów gotówkowych, więc jeżeli byśmy to zamienili na transfery gotówkowe, no to wyszłoby, że to tak naprawdę, no nie pamiętam, było chyba 38 milionów, jeżeli chodzi o 38 milionów chyba złotych wydały polskie kluby na agentów. No to biorąc pod uwagę, gdyby to przełożyć na transfery za gotówkę, no to tak naprawdę no, nie sądzę, żeby to były jakieś oszałamiające kwoty porównując do zachodnich klubów, a no, też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakby procent od zarobków piłkarzy, więc nie wiem, czy to są duże pieniądze, być może dla niektórych ludzi to są, ale to też jest nasza praca, więc ja nie widzę, nigdy nie zaglądałem nikomu do portfela, więc nie to, ile inny agent zarabia, czy ktokolwiek inny, to mnie kompletnie nie interesuje. No ja wykonuję swoją pracę, więc nie mam jakby problemu z tym, żeby porozmawiać na temat pieniędzy. A mówię, biorąc pod uwagę to, jak małe kwoty, jeżeli chodzi o transfery gotówkowe pomiędzy klubami różnymi wychodzą w Polsce, to nie sądzę, żeby to były jakieś tam oszałamiające kwoty dla agentów. Skoro już mamy temat pieniędzy, to ja mam takie pytanie, czy uważasz, że przez pandemię kluby nie będą wydawać już tak dużo na transfery? Czy tutaj się coś zmieni? Czy nadal ci giganci będą szastali pieniędzmi, powiedzmy, jak za transfer Neymara chociażby do PSG? Myślę, że te największe kluby bardzo mocno tego nie odczują. To jest też kwestia tego, ile potrwa ten lockdown, jeżeli chodzi o zakaz wstępu kibiców. Wiadomo, że wielu kibiców, czy to w Anglii, czy na mecze w Hiszpanii, no to też kluby żyją dodatkowo z dnia meczowego. W
Polsce tak naprawdę z dnia meczowego to może żyje 2, 3, może 4 kluby maksymalnie, reszta to raczej do dnia meczowego dopłaca i chyba się niektórzy cieszą, że nie musieli kibiców gościć u siebie, bo na tym jeszcze zarabiali. Czy tam oszczędzali, bo nie zarabiali, tylko oszczędzali, bo raczej wydają pieniądze na ochronę i tak dalej, ale myślę, że pójdą mocno ceny w dół, jeżeli chodzi o takich zawodników średnich na rynku, a przy tych droższych zawodnikach no może minimalnie spadną, ale to też będą dalej kwoty rzędu około 100 milionów. Nie sądzę, żeby kluby tak łatwo teraz już rezygnowały ze swoich piłkarzy. Myślę, że to jest też kwestia roku, dwóch i zaraz znowu będą te kwoty około 200 milionów, bo pieniądze w zachodniej piłce są olbrzymie i tam zawsze będą, niezależnie od sytuacji. No chyba, że praktycznie będzie przez rok zamknięte wszystko, ale to już raczej idzie wszystko w kierunku otwierania się, a nie zamykania. Tak, pytamy cały czas o twoją agencję, a przecież byłeś też piłkarzem, masz dość ciekawą w sumie historię. Udało ci się nawet zadebiutować w kadrze. Twoja przygoda z kadrą nie trwała zbyt długo, powiem sobie szczerze, ale no, ten debiut masz. Jakie to jest uczucie dla takiego piłkarza, po prostu założyć tę białą koszulkę z orzełkiem na piersi? To była czerwona koszulka w tym razie. Tak. Wiadomo, to jest spełnienie marzeń każdego piłkarza, niezależnie od tego, kto na jakim gra poziomie, gdzieś tam w głowie ma to, żeby zadebiutować w reprezentacji i zagrać ten jeden mecz chociażby. Ja miałem takie marzenie, no nie ukrywam, że no mój tata był wielkim piłkarzem dla mnie i rozegrał 21 meczów w reprezentacji. Od samego początku wiedziałem, że to zrównać się z nim, jeżeli chodzi o osiągnięcia, no nierealne, bo jest i wicemistrzem olimpijskim i trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata plus Mistrzostwa Polski, wybierany piłkarzem roku w Polsce, no kosmos dla mnie, jeżeli chodzi o osiągnięcia i to wielka sprawa. No marzyłem o tym, żeby chociaż raz zagrać w reprezentacji, udało się spełnić to marzenie w Stanach Zjednoczonych. No nie ukrywam, duża rzecz. Rozegrałem 90 minut w tym meczu, to też było dla mnie duże zaskoczenie, bo jak jechałem na reprezentację, no to też nie ukrywam, że trener Janas bardzo mocno posłuchał trenera Edwarda Kleidingsta, żeby powołał kilku zawodników z tej ówczesnej kadry jakby olimpijskiej, którą tworzyliśmy. No i jadąc tam, no byłem przekonany, że będę tak naprawdę 18-19 zawodnikiem, bo tak naprawdę tylu nas jechało. Przez tydzień treningów po kilku dniach już widziałem, że trener zmienia jakby koncepcję i że wyjdę w pierwszym składzie, co też było dla mnie olbrzymią rzeczą, no jak tylko się dowiedziałem o powołaniu, no to nie ukrywam, że też jakby 3 razy dziennie trenowałem, żeby to był taki okres wakacyjny, gdzie większość zawodników jest na urlopach, a ja jak otrzymałem powołanie, no to tak nie ukrywam, że zrezygnowałem kompletnie z urlopu, żeby tylko jak najlepiej się przygotować do tego wyjazdu. No i podczas tego zgrupowania, mini zgrupowania, bo tam byliśmy w sumie tydzień czasu w Warszawie przed wylotem do Stanów, no to podczas tego tygodniowego przygotowania to widziałem, że trener zaczyna mi coraz bardziej ufać i wyjdę w podstawowym składzie, co było dla mnie wielkim, nie ukrywam, przeżyciem. I jeszcze rozegranie 90 minut, no to wielka sprawa. Nie udało się wygrać, zremisowaliśmy z 1-1 ze Stanami Zjednoczonymi, co też myślę, że dla wielu było zaskoczeniem, bo Amerykanie raczej byli pewni, że nas wtedy pokonają. Byliśmy bardziej w ligowym składzie niż w składzie jakimś tam międzynarodowym, no ale no dzięki naprawdę dużej determinacji udało nam się tam zremisować. Straciliśmy bramkę bodajże w 89 minucie, więc no, duża rzecz dla mnie, wielka sprawa. Później śledziłem karierę tych wszystkich piłkarzy, przeciwko którym grałem, z którymi grałem tej reprezentacji, no to tam nie był Arthur Borg, czy jakie zrobili kariery duże, jak na nasze polskie warunki, więc a z drugiej strony Landon Donovan, Marcus Beasley, czy Tim Howard w ramce, no, to też no, uznane. Jesteś z Poznania i na pewno śledzisz też poczynania Kolejorza. Jestem ciekawy, który z młodych zawodników Lecha, twoim zdaniem, zmieni klub za największą kwotę? Czy który ma może największy potencjał z tego młodego pokolenia? Nie kręcą te
dyskusja, widzę też czasem aktywne na Twitterze i widzę, że bardzo, bardzo mocno kibice przeżywają te kwoty, za które piłkarze zmieniają kluby. To jest jakby kwestia, myślę, że drugorzędna w tej chwili, bo tu bardziej chodzi o to, żeby dany piłkarz, wiadomo, oni nie będą grali w Lechu do końca swojej kariery, bo Lech jest no, na innym zupełnie etapie, porównując do klubów zagranicznych z zachodu. I to jest też kwestia czasami, żeby Lech nawet kosztem tego, że piłkarz pójdzie za mniejsze pieniądze, ale żeby mądrze wybrał i może nawet w przyszłości później zarobił na nim więcej, bo są sytuacje, gdzie dajesz piłkarza za duże pieniądze do miejsca, gdzie on no, kompletnie nie będzie grał. I jaki jest, kto na tym zyska? Chwilowo zyska klub, który zarobi pieniądze, ale tak naprawdę czasami jest lepiej sobie zagwarantować większy procent od kolejnego transferu, a wiedzieć o tym, że ten piłkarz w tym danym miejscu się rozwinie, więc bardziej bym przyszedł w tym kierunku, żeby po prostu też te kariery tych zawodników mądrze zaplanować i dać im szansę wyjazdu, ale do odpowiedniego miejsca. Nie byle gdzie i nieważne, żeby teraz zarobić, ale po prostu dać im szansę takiego rozwoju. Moim zdaniem największe możliwości w tej chwili, oczywiście myślę, że latem Kamil Jóźwiak odejdzie z Lecha. I nie sądzę, żeby to była jakaś rekordowa kwota, bo w tej chwili rekordowych kwot nie będzie. Po pierwsze, no, zawodnicy klasy średniej, tak to ujmijmy w skali europejskiej, no to ich ceny pójdą w dół. Myślę, że kwota około 4-5 milionów to będzie maksymalnie, co Lech może otrzymać za Kamila. Nie zdziwię się nawet, jeżeli to będzie troszeczkę mniej, bo w tej chwili sytuacja na rynku jest dosyć trudna. Nie, ale oczywiście moim zdaniem on ma olbrzymie możliwości i ciągle gdzieś tam w zapasie ma jakieś jeszcze niedociągnięcia, ale one biorąc pod uwagę jego przygotowanie fizyczne, mentalne, umiejętności czysto piłkarskie, myślę, że ma bardzo duże szanse, żeby zaistnieć na zachodzie, jeżeli trafi do odpowiedniego klubu. Kamińskim bardzo fajnie się prezentuje. Na razie jest jakby tak troszeczkę jedna tak gra bardzo, bardzo prosto, ale bardzo skutecznie. Nie jest tak może nie gra tak może atrakcyjnie jak Kamil Jóźwiak, który próbuje gry jeden na jeden, troszeczkę widowiskowej, technicznej. Ale jest skuteczny i też pamiętajmy, że on ma dopiero 18 lat, więc to też jest jeszcze czas przed nim. Być może, jeżeli nie będzie miał ciśnienia na wyjazd w ciągu najbliższego roku, no to ta kwota będzie za niego wyższa, a to też ma, no też bardzo dużo zależy od tego, jak Lech będzie wyglądał. Czy jeżeli Lech będzie grał w europejskich pucharach regularnie, jeżeli będzie walczył o mistrzostwo, to wiadomo, że ta cena zawodników jest automatycznie wyższa, bo w tej chwili przez ostatnie 3 lata Lech chyba nie sprzedał żadnego piłkarza za granicę. No to się też wiąże z tym, że w Europie brakuje Lecha i to jest jakby największy problem w tej chwili, żeby sprzedawać drogo, no to też trzeba mieć odpowiednią jakość. Jako piłkarz podpisałeś kontrakty między innymi w Austrii i Grecji. Jako agent jesteś przedstawicielem także zawodników chociażby z Litwy i Rosji. Jakieś takie najdziwniejsze rozmowy kontraktowe, czy jakaś taka sytuacja, którą mógłbyś teraz przytoczyć? Nie wiem, czy najdziwniejsze, ale bardzo blisko byliśmy, teraz jeszcze byliśmy bardzo blisko transferu do Indonezji piłkarza, reprezentanta Kuwejtu. Za naprawdę fajne pieniądze i to było bodajże 3 dni przed ogłoszeniem jakby, że zamykane są lotniska, więc my byliśmy na tym etapie, gdzie już praktycznie bukowaliśmy bilety lotnicze, tłumaczenie kontraktu na język z angielskiego na arabski i gdzieś zawodnik jeszcze miał jakieś tam obiekcje, jeżeli chodzi o jakieś tam kilka punktów umowy, coś tam jeszcze chciał ponegocjować, no ale no właśnie pandemia jakby wszystko zablokowała i ten transfer upadł. W tej chwili nawet Liga w Indonezji też już nie gra, więc to też jest jakby tutaj problem kolejny, ale no to takich sytuacji, które jakby zablokowało no zdarzenie takie losowe, które zablokowało transfer. Z dziwnych to raczej nie miałem jakby takich sytuacji różnych. Będąc jeszcze młodszy w Lechu, no to tak
te moje kontrakty były tak troszeczkę śmiesznie podpisywane, to poszedłem bez agenta do dyrektora, czy tam do prezesa jeszcze, to tylko tak naprawdę nawet nie dawał mi czasu przeczytać tego kontraktu, wtedy mój tu podpis, tutaj ten i zaraz następni czekają i ten. To tak było, dosyć wesoło, no ale to wiadomo, jako młody chłopak 18-19-letni, to się cieszyłem, że w ogóle coś mi proponują i nawet nie do końca czytałem te kontrakty. Znaczy, no to żartuję, ale oczywiście czytałem, ale to nawet czasami było tak, że po prostu mówię, tutaj szybko podpisuj, tutaj nie ma czasu, bo jak nie podpiszesz, to na mecz nie pojedziesz. Wiadomo, że to różnie bywało w tamtych czasach. Tak, wiemy, że mieszkasz już 2 lata w Kuwejcie. Chciałem spytać o tamtejszą piłkę. Jaki poziom tego futbolu tam jest? Jak ta liga ogólnie się prezentuje na tle innych lig? Jest to liga dosyć specyficzna, bo są tak naprawdę 3 zespoły bardzo, jak na ten region, bardzo silne. Kuwait Club, Qatsiyah i Al Arabi, które płacą dosyć dobre pieniądze. Oczywiście na świat arabski to są małe pieniądze, ale biorąc pod uwagę gdzieś nawet rynek europejski, to są dosyć solidne kwoty. Ale wielkim problemem było to, że przez bodajże 6 lat czy 5 lat piłka kuwejska była zawieszona przez FIFA, przez ingerencję rządu w rozgrywki. No i FIFA zablokowała rozgrywki międzynarodowe. Nie mogły odbywać tutaj mecze międzynarodowe, nie przyjeżdżali w ogóle obcokrajowcy, więc poziom ligi bardzo mocno spadł. I teraz jakby się troszeczkę to odbudowuje przez te 2 lata, odkąd tutaj jestem. I już widzę, że tutaj jest duży potencjał. Bardzo też często chodzę na mecze różnych akademii piłkarskich i porównując powiedzmy do Europy, no to tutaj jest bardzo duży nacisk na szkolenie jakby takie indywidualne, na indywidualne umiejętności techniczne, gdzie widzę, że no tutaj jest bardzo dużo jakichś obcokrajowców różnych z Egiptu, z Jordanii, z Libii i to są naprawdę różne nacje i każdy ma inną jakby kulturę, więc te wszystkie kultury jak się zdarzają, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie się patrzy na te mecze, bo jeżeli chodzę na mecze gdzieś w Polsce, to tak naprawdę większość drużyn to na jedno kopyto szkoleni w praktycznie ten sam sposób, a tutaj wszystko jakby się zderza, więc to też jest jakby można powiedzieć dla mnie bardzo fajne doświadczenie, jeżeli chodzi o poszukiwanie młodych talentów, bo i są i wysocy, niscy, techniczni, to tak naprawdę każda nacja jest tutaj reprezentowana. A jeżeli chodzi o sam poziom tej najwyższej ligi, to mówię, oprócz tych 3 drużyn to jest bardzo niski. A w tych 3 najlepszych drużynach no, są piłkarze, którzy grali powiedzmy w lidze hiszpańskiej, jak w Al Arabi gra Xavi Torres, który znany jest dobrze z afery korupcyjnej w Betisie. Wiem, że miał wyrok, ale no, tutaj gra. Ale on też ma około chyba 150 czy 200 meczów w La Liga, więc no, to jest nie lada wyczyn. W Kuwait Club gra Sissoko, który grał w Udinese. Więc oczywiście zawodnicy już są po 30 i tak dalej, ale no to widać umiejętności piłkarskie. Oprócz tego jest bardzo dużo młodych Kuwejczyków, teraz jest bardzo duży nacisk na to, tak jak w Polsce jest ten przepis o młodzieżowcu, tutaj bez tego przepisu to marce też mocno starają się stawiać na tych Kuwejczyków. Ale jeżeli chodzi o sukcesy międzynarodowe, to w przeszłości ten Kuwait Club czy Qatsiyah miały na rynku azjatyckim sukcesy, w tej chwili mocno to poszło w dół przez tą blokadę FIFA, ale jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku lat to się wszystko odbuduje, bo tutaj pieniądze na takie rzeczy jak sprowadzenie nowych zawodników czy trenerów z najwyższej półki, to tutaj pieniądze są. Tak, ja jeszcze może chciałbym spytać o pana przyszłość, tak za 5-10 lat, czy można będzie pana wtedy nazwać polskim Mino Raiolą? Oczywiście nie ze względu na posturę fizyczną, ale ze względu na te wielomilionowe kontrakty. Nie planuję aż tak przybyć, ale to znaczy my nie ma, jako agencja, bo tu jest nas kilka osób i z moim wspólnikiem Adrianem Woźniczką mamy jakby plan kierowania karierami różnych piłkarzy.
a nie mam jakby ciśnienia na to, żeby po prostu już szybko coś teraz zrobić, bo tak trzeba. Też transfer na przykład Przemka Frankowskiego był planowany tak naprawdę od pierwszego momentu, kiedy Chicago Fire złożyło pierwszą ofertę do transferu, no to minęło bodajże 11 miesięcy, więc to nikt nie naciskał, nikt nie naciskał na Jagiellonię, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że w danej chwili tam Przemek może nie był przygotowany do tego wyjazdu, więc lepiej było poczekać, więc też nie mamy takiego ciśnienia, więc co będzie za 5 czy 10 lat, też mi ciężko w tej chwili powiedzieć. My chcemy się rozwijać, chcemy na różnych rynkach zaistnieć, a to, czy nam się uda zrobić jakieś tam wielkie transfery, no to jeżeli będziemy pracować tak, jak pracujemy, to jestem przekonany, że prędzej czy później będziemy te wielomilionowe transfery też robić z piłkarzami różnych nacji. Tak, myślę, że będziemy w tym momencie kończyć. Poruszyliśmy wszystko, co chcieliśmy. Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim, że poświęciłeś nam swój czas. Było nam naprawdę bardzo miło. No i dziękujemy po prostu. Dziękujemy. Dzięki. I to był Mariusz Mowlik, agent piłkarski, wcześniej dyrektor sportowy. Mamy nadzieję, że bardzo wam się podobało, że było interesująco i że nie nudziliście się podczas tego nagrania. Tak, my chcieliśmy z tej okazji, przy okazji podziękować wspaniałym ludziom z Football Masters i Control Socks, którzy podarowali nas wszedł do konkursów. Zachęcamy do zakupów w sklepie, bo naprawdę może tam dostać bardzo, bardzo ciekawe produkty. I też dziękujemy Szymonowi Gąsińskiemu, który z tą inicjatywą wyszedł. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tą współpracę. Tak, a ja na koniec jeszcze przypomnę hat-trick naszego widza zafutbolowanych, czyli po pierwsze lajki, po drugie komentarze, a po trzecie subskrypcje. I jeszcze przy okazji tych subskrypcji, tam możecie kliknąć taki mały dzwoneczek, to będziemy już wtedy bardzo szczęśliwi. Nawet musicie. Tak, a za dzisiaj dziękuję. Patryk Kręc. Jacek Kowalczyk. I Jan Wasielewski. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.